Kochani, taki mamy czas, jeżeli chodzi o Halloween, jeżeli chodzi o święto właśnie wszystkich zmarłych. Taki dla mnie czas dość istotny, dlatego że ja jakby od kilku lat, w sumie zawsze od kiedy się nawróciłem, ale od kilku lat tak mocno, intensywnie, zajmuję stanowisko. Zajmuję stanowisko, bo nie wiem jak wy, ale ja czuję taką osobistą odpowiedzialność. Ja czuję coś takiego, że nie mogę oglądać tego, że wiecie, bo to nie chodzi tylko o to święto, ale jakby ja akurat mam w tym kontekście takie szczególne ponaglenie. Wiecie, chodzą te dzieci, biorą jakieś te cukierki, jakby to wszystko się dzieje. I chrześcijanie stoją i się na to patrzą. I mnie to dziwi. Wiecie, jakby ja chcę powiedzieć też w kontekście ogólnie takiego raportu, tego, że byliśmy na tym cmentarzu i zajęliśmy stanowisko, że byliśmy głosem w ogóle prawdy do tego miejsca. Byliśmy głosem, który wskazał tym ludziom kierunek, wiecie, i ja odczuwam taką osobistą odpowiedzialność. Osobistą odpowiedzialność za to, że każdy z nas ma część, której nie ma druga osoba. I kiedy my połączymy się w jedno, kiedy zharmonizujemy się, kiedy zrozumiemy, że jesteśmy zespołem, że mamy narzędzia do tego, żeby działać, to zrobimy więcej. I wiecie, naprawdę wyszło to fajnie, bo pojechaliśmy na kilka cmentarzy. Byliśmy między innymi właśnie na cmentarzu północnym. Tam wjechaliśmy. Mieliśmy troszeczkę problemy z wjazdem, ale wjechaliśmy i głosiliśmy. Nikt nie miał do nas pretensji. Głosiliśmy, byliśmy razem. Wiecie, rozdzieliliśmy się. Głosiliśmy Ewangelię, rozmawialiśmy z tymi ludźmi i udało się zająć stanowiska. Nikogo nie było. Wiecie, kiedy wróciłem właśnie w dzień Halloween 31, bo to nie rozmuchujmy, ale kiedy wróciłem, bo byłem akurat w pracy, wiecie, miałem zlecenie, mówię, okej, dorobię sobie pieniążki i widziałem właśnie, jak ludzie, u których przyjąłem zlecenie, ich dzieci wychodzą wymalowane w te Halloween. Mówię, no nie. Wie, to się dzieje? A ja w ogóle jestem w robocie. Mówię, w ogóle jakby taki od razu taka refleksja. Mówię, dlaczego? Ja powinienem być właśnie w miejscu oporu, w miejscu w ogóle, gdzie oponuję przeciwko temu. I wróciłem do domu i mówię, idziemy. Wziąłem swojego syna i poszliśmy głosić Ewangelię. I poszliśmy do ludzi i te dzieci, które wchodziły do nas na klatkę po te cukierki, mówi, no nie, no Pan nam rok temu mówił to samo. Proszę nam już tego nie mówić. Ale chodzi o to, że rok w rok zajmuję stanowisko. I dla mnie to jest dla mnie piękne. I chciałbym nas wszystkich zachęcić tym właśnie, tym, że mamy autobus, mamy ewangelizację, bo to nie tylko chodzi o autobus, ale chodzi o naszą taką osobistą odpowiedzialność, żebyśmy zajęli stanowisko. Wiecie, ostatnio, wczoraj byliśmy w Toruniu i tam się strasznie podniosło, jeszcze nigdy tam tak nie było. Podniosła się ogólnie atmosfera i też fajnie, że był właśnie ze mną Marek, bo gdyby Marka nie było, to ja się niczego nie boję, ja mogę naprawdę wchodzić w trudne sytuacje, ale chodzi o to, że był Marek, który zajął stanowisko razem ze mną. I dzięki temu ja mogłem głosić swobodnie, ja mogłem głosić spokojnie. Potem przyjechała policja, zawinęli tam tych ludzi, którzy oponowali, ale byliśmy na miejscu. Ja w ogóle wzywam nas do takiej współpracy, do tego, abyśmy w ogóle byli zespołem i do tego, abyśmy mieli też wspólne relacje, żebyśmy się sobą interesowali. Bo to, że będziemy mieli wspólne relacje, że będziemy zainteresowani, będziemy się zapraszali, wiecie, to mnie troszeczkę dziwi, bo na przykład ludzie ze świata, oni się zapraszają na różne, wiecie, mecze, chodzą, piją piwo i tak dalej, a widzę, że troszeczkę ludzie z kościoła mają mniej. Nie rozumiem tego, bo oni wykorzystują narzędzia. Jest tyle narzędzi, w ogóle relacji. Można zagadać, można podejść, można coś dać, można w ogóle człowieka objąć, cokolwiek. I musimy realizować te narzędzia, żebyśmy wzajemnie napędzali się do pracy, a nie patrzyli na jednego, jeden na drugiego, ojej, ten nie uwielbia, jakaś dziwna atmosfera, to podkręcam się pod nią. Nie, ty bądź tym, który przełamie tą atmosferę. Podnieśmy naszą osobistą motywację, bo ja zauważyłem, że ludzie czekają na rady. Ludzie czekają na to, aż im się wskaże drogę. Ale kim ty jesteś? Czego chcesz? Co masz? Co możesz dać? I to jest dla mnie, wiecie, czasami mnie to zastanawia, bo ludzie właśnie ze świata, dorośli, oni określili się i my mamy się określić.
mamy określić się, jakie jest nasze stanowisko. Więc ja zachęcam nas do tego, żebyśmy wykorzystali w ogóle ten autobus. Teraz w piątek będzie kolejna runda. Ludzie patrzyli, robili zdjęcia. Ewangelia była głoszona, to się działo. Zajęliśmy stanowisko, wykonaliśmy robotę. Zrobiliśmy to, co do nas należy. I teraz musimy robić to dalej. Wiecie, ja mam dwie prace. Schodzę z jednej, idę do drugiej. Wiecie, i idę wieczorem głosić Ewangelię, bo nie umiem w ogóle tego znieść. Nie wiem, czy wy chcecie znosić w ogóle piekło, które się w ogóle manifestuje i które zajmuje stanowisko w waszych pracach, w ogóle w waszym życiu prywatnym. Czy w ogóle będziecie na to milczeć? Bo wielu chrześcijan patrzy się i o, cukierek, proszę, masz cukierek. Dlaczego w ogóle, dlaczego tak jest? Nie może tak być w ogóle. Musimy w ogóle to zmienić. Także dziękuję też wszystkim, którzy byli, ale z drugiej strony też wiem, że my możemy zdecydowanie więcej, że to jest dopiero początek. I musimy tą odpowiedzialnością, musimy tą współpracą w ogóle uderzyć. Uderzyć w to, co uderza w nas, tylko diabeł chce uderzyć w nas, bo wielu ludzi jest rozdzielonych. Ale kiedy się połączymy, połączymy nasze siły, zewrzemy szyki, tak jak Rzymianie w tej falandze, to wtedy będziemy nie do zdarcia. Wtedy zwyciężymy. I taki jest mój postulat. I tyle. Amen.